Napis na pomniku smoleńskim. Policja szuka sprawcy. Warszawa. Policja zbada sprawę proaborcyjnego hasła na pomniku ofiar tragedii smoleńskiej. Warszawska policja przyjrzy się kwestii i napisu "Aborcja jest okej", który pojawił się w nocy z piątku na sobotę na pomniku ofiar tragedii smoleńskiej, poinformował w sobotę 21 listopada aspirant sztabowy Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Jak informowały w sobotę media, w nocy z piątku na sobotę, na pomniku ofiar tragedii smoleńskiej na PL Piłsudskiego w Warszawie, ktoś napisał hasło "Aborcja jest okej". Sprawą zajęła się już stołeczna policja. Aspirant sztabowy Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że informacje o pomazaniu pomnika ofiar tragedii smoleńskiej policjanci otrzymali w nocy. Dodał, że funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Będziemy ustalać tożsamość tej osoby, zaznaczył Mrozek. Poinformował również, że napis został już usunięty przez zarządcę terenu. Napis ma związek z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 rok, zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku, ale ten nie został jak dotąd ogłoszony.